Wspomnienia z egzaminacyjnych sal należą do najmocniejszych w życiu. We wdzięcznej pamięci zachowuje się nawet tych, którzy stawiali dwóje. W tym roku jednak, jak zapewniano, nie ściągano i nie podpowiadano. Wszyscy przygotowani byli na medal. Proszę teraz o przepisanie tematów na tablicy. Zastanówcie się teraz, który temat wybrać. No i życzę wam pomyślnych rezultatów. Sądzę, w liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej do matur zasiadło ponad 150 abiturientów. W Warszawie przeszło 10 tysięcy. Wkroczyli w dorosłe życie, w którym ciągle będą musieli się sprawdzać. Niebawem spotkamy ich w audytoriach, z których droga prowadzi po indeks. Ważny to rok dla naszego szkolnictwa. Wyprostowano wiele spraw nauczycielskich. Postawiono nowe zadania przed szkołą. Chcemy, aby młode pokolenie było nie tylko dorodne i zdrowe, ale i mądre, dobrze przygotowane do życia. Rodzice zdają maturę co najmniej dwa razy. Po raz drugi z dzieckiem. Po prostu byłam tak zdenerwowana, że nie mogłam pióra utrzymać, ale jak już zaczęłam pisać, to się uspokoiłam. Też pierwsze pisałam i też dosyć skąpo. Ja przybyłam, że piszę dużo. Odrodzenie, prawda? Tak, ja się naszykowałam na odrodzenie, tylko i wyłącznie na odrodzenie. Przez ostatnie 5 lat nauki w murach szkoły, ryb ich życia wyznaczały dzwonki i odgłos przejeżdżających estakadą pociągów. Czeka na nas socjalistyczna Polska, na której budowach musimy pracą dać świadectwo zdobytej wiedzy. Dziękujemy wam, nauczyciele, za trud nauki i zdobytą wiedzę. Pora na czyny. Opustoszały już klasy i korytarze szkolne. Nasi technicy wiertnicy, tak potrzebni dla przemysłu, wyruszyli w świat do licznych firm branżowych. Nie będzie już zabaw w harcówce, rozgrywek na boisku szkolnym czy oczekiwanych praktyk zawodowych. Witamy was na naszych budowach socjalizmu i wpraszamy się z kamerami za 50 lat. Zbudujemy polskie piękno jak weź. Dzień. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się przed budynkiem, który ongiś był siedzibą Technikum Geologicznego i Geodezyjnego imienia Kaspra Weigla w Wrocławiu. Miesiąc maj to także miesiąc kwitnących kasztanów i egzaminów maturalnych. Dokładnie pół wieku temu absolwenci tejże szkoły opuścili szkolne mury z dyplomami maturalnymi w kieszeni. Pełni energii, optymizmu, wiary w świat, a przede wszystkim wiary w siebie, wkroczyli w dorosłe życie. Minęło pół wieku, chcemy dowiedzieć się od nich samych i usłyszeć, jak to dorosłe życie zweryfikowało ich marzenia, co przyniosło im radość, dumę, co było szarą rzeczywistością, a z czym tak naprawdę musieli się mocno zmierzyć.